Witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie Arkadiusz Pan Pawłowski, Grupa Kamerowani. Dzisiaj uderzamy z nowym formatem, niezwykle muzycznym, bo jak wiecie, muzyka otacza nas dookoła. Muzyka tworzy życie, muzyka napędza nas do działania. Każdy ma swój ulubiony gatunek muzyczny, każdy ma swój ulubiony zespół, każdy ma jakieś ulubione kawałki. I właśnie tym chcę się dzisiaj z wami podzielić. Mam nadzieję, że spodoba wam się ten format. To jest nic innego jak taka moja własna, osobista, prywatna, subiektywna lista przebojów z danego roku. Zaczniemy od roku 89. To może się wam wydawać jakaś odległa era, co najmniej Kenozoik, Jura, Kreda i to nie taka do pisania na tablicy, wiadomo, ale nie. W 89 roku ludzie żyli, istnieli na tym ziemskim padole, tworzyli muzę, całkiem spoko. No i między innymi ja się w tym roku urodziłem. Oczywiście niekoniecznie w tamtym momencie byłem na tyle receptywny, żeby ogarniać rzeczywistość, ogarniać muzykę i twierdzić, a ta mi się podoba, ta mi się nie podoba, ale jak najbardziej chłonąłem muzykę od najmłodszych lat. I teraz wracam do tego w takim bardzo przyjemnym formacie, bo nie ukrywam, że też od zawsze byłem fanem list przebojów. Więc zapraszam was do obejrzenia mojej osobistej, subiektywnej listy przebojów roku 89. To nie jest lista największych hitów tego roku, to nie są jakieś tam, to nie jest zbiór Billboardu i tak dalej, to są kawałki, które osobiście na mnie w jakiś sposób wpłynęły, które kojarzą mi się pozytywnie z takich czy innych względów. Mam nadzieję, że obejrzycie, że wam się spodoba, że zostawicie łapkę w górę, komenta, dacie suba, no i przede wszystkim dzielcie się swoimi ulubionymi kawałkami z tego roku. Zapraszam was do tego bardzo serdecznie, od tego są komentarze. No i dajcie znać, który rok mam wziąć następnym razem. Z którego roku hity chcecie poznać? Moje osobiste, personalne, kamerowane, mega hity. Zaczynamy! Zaczynamy bardzo spokojnie i nastrojowo, bo na 15 miejscu plasował się nikt inny jak Richard Marx i jego nieśmiertelne 8 zapałek. Right here waiting. Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. 14. Ten utwór do dzisiaj często słychać w stacjach radiowych i bardzo dobrze. Kto by pomyślał, że jest z nami już od 89 roku? Lisa Stansfield, All Around the World. 13. Miejsce 13 nie jest pechowe dla pewnych młodych, fajnych kanibali. Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy, jeden z najpopularniejszych utworów 89 roku. 12. Ten damsko-męski duet przyniósł nam na przestrzeni lat wiele hitów. Kto wie, czy to nie największy z nich. Roxette i Listen to Your Heart na pozycji 12. 11. 11 przypadła gigantom rocka. Niedawno grali w Gdańsku. Kto był, ten wie. Nieśmiertelni Guns N' Roses, Paradise City. 10. W moim mniemaniu największych hitów 89 roku otwiera Tone Loc z utworem Funky Cold Medina. I asked the guy why he's so fly, he said Funky Cold Medina. 9. Tego pana nie trzeba nikomu przedstawiać. Prawdziwa legenda muzyki popularnej na całym świecie. Elton John i Sacrifice. Dzisiaj na pozycji 9. 8. W dzisiejszych czasach coraz trudniej o piosenkę zmuszającą do refleksji. Mistrz Phil Collins przychodzi z odsieczą. Another Day in Paradise na 8. pozycji. Think twice, 'cause it's
7. Młodsi słuchacze mogą kojarzyć ten utwór z coveru Britney Spears, ale oryginalnie wykonywał go Bobby Brown. Świetny kawałek, polecam, zapraszam. My Prerogative na 7. miejscu. Ach, te kocie ruchy. Six. Dzisiaj kojarzona głównie jako jurorka talent show, ale kiedyś prawdziwy Michael Jackson w spódnicy. Paula Abdul i Straight Up na 6. miejscu. Five. Niektórzy chętnie cofnęliby czas, wsiedli w DeLoriana i przenieśli się do pięknej przeszłości. W 1989 roku taki plan miała Cher. If I Could Turn Back Time, miejsce numer 5. Four. Lady Gaga i jej stroje z mięsa dają radę, nie ma wątpliwości. Ale w 1989 roku była tylko jedna królowa i skandalistka. Madonna, Like a Prayer, czyli klimaty sakralne. Nie jest to on dajemanne, no ale też spoko. Miejsce trzecie to kawałek, który polecam absolutnie każdemu, bez względu na to, jaką muzykę lubi. To po prostu klasyk. Alice Cooper i jego trucizna. Podobno Michael Jackson, zapytany o to, kto jest jego ulubionym bohaterem z Wesela Wyspiańskiego, powiedział: ho, ho! Ja wiem, wyborny żart. A Smooth Criminal na 2. miejscu. Rok 89 przyniósł nam naprawdę bardzo dużo hitów i niektóre nie zmieściły się w notowaniu. Specjalnie ode mnie dla Was parę utworów, które zasługują na wyróżnienie. Co prawda parę lat później odebrano im nagrodę Grammy, kiedy okazało się, że nie do końca śpiewali swoje utwory, ale w 89 roku, jak dla mnie, nie do pobicia. Milli Vanilli, Girl You Know It's True. Utwór do dzisiaj, coverowany, grany przez wielu artystów, ale chyba jednak oryginał jest najlepszy. To już wszystko w pierwszym odcinku kamerowanych megahitów.
Jeżeli chcecie kolejne odcinki, zostawiajcie komentarze, dawajcie łapki w górę, napiszcie, jakie są wasze ulubione hity 89 roku i oczywiście dajcie znać, który rok mamy wziąć na tapetę jako kolejny. Już niedługo wracamy z kolejnymi kamerowanymi megahitami, a tymczasem Arkadiusz Pan Pawłowski. Do zobaczonka.